Rozwój edukacji oraz wybór szkoły jest niezwykle ważny dla dzieci, które rozpoczynają naukę. W niepublicznej szkole podstawowej nr 1, zwana Szkołą Młodych Odkrywców, została przedstawiona szeroka oferta edukacyjna. Edukacją zajmuję się dokładnie 14 lat. Jest to moja życiowa pasja i postanowiłam zrobić coś, co sobie wymarzyłam już dawno, otworzyć niepubliczną szkołę. Czym się różni szkoła niepubliczna od publicznej? Mamy więcej możliwości, chociaż realizujemy te same programy, ale możemy je realizować w inny sposób, innymi metodami. Odróżnia nas ocenianie kształtujące. To jest szkoła bez ocen w 1-3. Dajemy informację zwrotną, u nas oceny motywują. Nas dzieci nie rywalizują, tylko uczą się dla siebie. Uczymy dzieci, jak mają się uczyć, jak mają zdobywać wiedzę. W szkole będę nauczycielką wychowania fizycznego. Będę również prowadziła dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Będę prowadziła zajęcia z tańca, między innymi właśnie ludowego. Będziemy nie tylko tańczyć to, co dzisiaj jest fajne, to, co dzisiaj jest modne, tylko to, co kiedyś tańczyliśmy. Czyli nasi dziadkowie, pradziadkowie. Szkoła zapewnia całą gamę interesujących zajęć, gdzie dzieci mogą odkrywać swoje pasje oraz rozwijać zainteresowania. W ich skład wchodzą m.in. nauka śpiewu, gry na gitarze, tańca czy rysunku. Na zajęcia zapraszani będą eksperci w danych dziedzinach nauki. Każdego dnia na dzieci czekają również lekcje języka angielskiego. Przede wszystkim miejsce jest takie świeżo wygląda, tak? Jest taka miła, ciepła atmosfera. Tutaj pani dyrektor też taką miłą osobą jest, więc jak najbardziej. No i też tutaj poznajemy dzieci, tak? Które będą do tej szkoły chodziły. Opieka w długich godzinach od rana do 17. No i sama pasja, to widać już, widać po pracownikach, że to są ludzie z pasją, z sercem. W szkole powstały 4 klasy, jednak w zależności od potrzeb powstanie również klasa 5 i 6. Pierwszy dzwonek w nowo oddanej do użytku szkole zadzwoni już 1 września.